Wybraliśmy się ostatnio z Mateuszem na kawę, a że najbliższa kawiarnia jest dosyć daleko od naszego mieszkania, to był to dosyć długi spacer. No i oczywiście jak to zawsze bywa, dopóki siedzieliśmy w domu, pogoda była piękna. Może nie było jakiegoś bardzo błękitnego nieba, ale no, były takie lekkie chmurki, słońce gdzieś tam przez nie przebłyskiwało i nie padał śnieg. No ale jak już założyliśmy buty, założyliśmy kurtki i wyszliśmy. To oczywiście zaczęła się śnieżyca. No dobra, może śnieżyca to trochę za dużo powiedziane, ale śnieg sypał i nie byłoby w tym absolutnie nic złego, gdyby nie to, że oboje założyliśmy sobie trąbki, bo naprawdę przysięgam, rano nic nie wskazywało na to, że będzie padał śnieg. No więc wyszliśmy, stwierdziliśmy, że trudno, iż wyszliśmy, to może zaraz ten śnieg przestanie padać, nie będziemy się wracać po kluczyki do auta i zaczęliśmy nasz spacer. Spacer trwał około pół godziny i doszliśmy do kawiarni zupełnie przemoczeni do suchej nitki. Nasze buty ociekały wręcz wodą, bo wiecie, to nie było minus kilka stopni, tylko tak minus jeden, zero, więc zamiast takiego przyjemnego puchu śnieżnego, to była taka ciapa, plucha. Więc nasze buty były zupełnie przemoczone, no ale nic. Wypiliśmy sobie kawę i wróciliśmy do domu. I ja zdjęłam te buty, całe przemoczone do suchej nitki, łącznie z moimi skarpetkami, i zaczęły mnie tak strasznie swędzić stopy, bo cały chodnik był obsypany solą, więc to wszystko tak się zmieszało, połączyło z moją skórą stóp, i to jest uczucie, którego ja nienawidzę. Poszłam szybko te stopy umyć, po czym stwierdziłam, że nagram wam podcast o tym, czego nie lubię, i będzie tych rzeczy kilka. O dziwo, wcale nie będą to rodzynki w serniku ani kożuch na mleku, bo ja, ja lubię rodzynki w serniku, no nie będę ukrywać i możecie mnie za to znienawidzieć, wy, ale no mi one wcale nie przeszkadzają i uważam, że sernik jest smaczny zarówno z rodzynkami, jak i bez rodzynek. A z tym korzuchem na mleku to jest tak, że ja byłam chyba jedynym dzieckiem w historii, które ten korzuch uwielbiało. Ja jak ktoś gotował mleko to podchodziłam, brałam sobie ten kożuch na palec i jadłam. I według mnie była to najsmaczniejsza rzecz z całego gorącego mleka. Zresztą do dzisiaj, jak za długo gotuję mleko i zrobi się ten kożuch, to ja go lubię zjeść i w ogóle mi on nie przeszkadza. No ale do rzeczy opowiem Wam dzisiaj o tym, czego nienawidzę. No więc o tych stopach mokrych i swędzących to już Wam powiedziałam. Nienawidzę, gdy przemokną mi buty, i później te stopy są takie mokre, pomarszczone i swędzące. Bardzo tego nie lubię. No, ale jestem też na tyle głupia, że nie zamówię sobie butów zimowych w zimie. Tylko będę chodzić w tych trampkach, dopóki mi kostki nie odpadną i dopóki nie stwierdzę, że dobra. Czas te buty zamówić. Ostatnio w ogóle je zamówiłam i one stoją nowe w przedpokoju. A i tak już ze trzy razy byłam na dworzu i trzy razy założyłam te nieszczęsne trampki, bo ja, wiecie, lubię tak sobie założyć buty szybko, także się wkłada nogę i można iść. A buty zimowe mają to do siebie, że zazwyczaj trzeba je rozwiązać, później włożyć tą nogę, właściwie to wciągnąć ten but na tą stopę. Jest to trudne, znaczy może nie tyle trudne, co takie nieprzyjemne i trwa długo całą minutę. Później trzeba je zawiązać, i dopiero jak się je zawiąże, to można wyjść na twór. A ja tego nie lubię. Ja lubię szybko włożyć stopę do buta i iść. Wiem, że ta minuta pewnie by mnie nie zbawiła, no ale co ja poradzę? Ja tak po prostu mam. No ale koniec o tych butach. Myślę, że możemy przejść już do pozostałych rzeczy. I kolejną rzeczą, której ja nienawidzę, jest wypełnianie ważnych dokumentów. I nieważne, tak naprawdę, co to jest. Czy to jest coś związanego z firmą? Czy to jest na przykład umowa o pracę? No cokolwiek, jakieś takie ważne dokumenty. Jak ja mam to zrobić, to ja w ogóle już dostaję gorączki i mam ciary na plecach i takie ciary, takiego zniechęcenia, że ja nie chcę tego robić, ale wiem, że muszę. I to jest naprawdę straszne uczucie. Nienawidzę go. No ale biorę ten długopis albo siadam przy komputerze i próbuję to zrobić. I zawsze kurwa coś jest nie tak. Zawsze. Albo się okazuje, że ja w ogóle nie wiem, co ja mam wpisać. Nie wiem, czy kojarzycie te takie pola, że jest gmina, powiat, poczta i takie różne rzeczy, województwo. To ja kurwa nie wiem nigdy, co tam wpisać. Nigdy. Naprawdę przysięgam, zawsze mi się to miesza. I zawsze kończy się tak, że ja dzwonię do Mateusza i on mi mówi, że praktycznie wszędzie muszę wpisać Warszawa. I to jest dla mnie totalnie nielogiczne, ale wpisuję tą warszawę i idę dalej. I później się okazuje, że jest jeszcze mnóstwo różnych rubryczek, których ja kompletnie nie rozumiem, nie wiem co ja mam tam wpisać. I wypełnienie takiego dokumentu to jest dla mnie ogromny stres i masa takich negatywnych emocji. Albo na przykład wizyty w urzędach. Ogólnie teraz żyjemy już w takim świecie, że większość rzeczy da się załatwić przez internet. I chwała Bogu, bo ja wtedy mogę, na przykład, wziąć Mateusza i, ewentualnie, jak czegoś nie wiem, to się go podpytać. On jest w ogóle szalenie mądrym człowiekiem i wie praktycznie wszystko. No ale czasami się nie da, i czasami trzeba do tego urzędu podjechać. I na przykład ostatnio jechałam, żeby wyrobić sobie profil kierowcy. I przejechałam już przez całą Warszawę, bo oczywiście zameldowana jestem gdzieś indziej jeszcze niż teraz mieszkam, więc przejechałam już przez całą Warszawę do urzędu, gdzie miałam to załatwić. Po czym okazało się, że oczywiście nie wzięłam zdjęcia. Ach, po prostu za każdym razem robię to samo. Albo czegoś nie biorę, albo na przykład coś mi się miesza i wypełniam coś źle, albo na przykład jadę w ogóle w złe miejsce. No po prostu zawsze. Ja się dopiero uczę tych wizyt w urzędach i w ogóle zastanawiam się, dlaczego w szkole uczyli nas na przykład 17 tysięcy dat historycznych bitew pod pszczyną, pod nie wiem, pod jakąś rzeką na wzgórzu, a nie nauczyli nas, jak ogarnąć wizyty w urzędzie i jak wypełniać ważne dokumenty. Przecież o tym właśnie powinni nas uczyć w szkołach o takich życiowych rzeczach, a nie o jakiejś kurde budowie żydownicy. No, ale nic. Przechodząc dalej do kolejnej rzeczy, a właściwie osoby, a właściwie typu osoby, myślę, że każdy z nas ten typ zna. To jest taka osoba, która nie odzywa się, chyba że czegoś akurat potrzebuje. Kojarzycie ją, prawda? Ona nie pisze sama, nie zaczyna sama rozmowy, w ogóle jakby nie ma z nią kontaktu, i nagle, któregoś dnia, pisze wiadomość: Cześć. Co tam u Ciebie słychać? Stęskniłam się, albo coś właśnie z tych rzeczy, później chwilę sobie piszecie, taka gadka szmatka, i później jest ten taki już prawdziwy cel, rozumowy, na przykład, czy mogłabyś zrobić to i tamto, albo potrzebuję od Ciebie takiej i takiej pomocy. I ja czegoś takiego bardzo nie lubię. Szczerze mówiąc, wolałabym po prostu, żeby w takich sytuacjach dana osoba od razu pisała, o co chodzi z góry, a nie jakieś na początku kwiatki wysyłała, żeby tylko nie było, że przyszła prosić tylko o pomoc i tylko po to się odzywa. Także takich osób ja nie lubię i takie znajomości staram się raczej ucinać. Kolejną czynnością jest coś o czym już wam wspominałam w pierwszym odcinku podcastu. Mianowicie wyciąganie włosów z syfonu. W ogóle najgorsze jest to, że to są moje włosy, więc to ja powinnam je właśnie wyciągać. One są długie, kręcone, więc jak nie uda mi się ich wszystkich wyrzucić wcześniej do toalety, a to się nie udaje, bo podczas tego mycia one spływają sobie do tego syfonu i ja nawet nie zdążę ich złapać, zanim one tam spłyną, i później one się tak tam gromadzą, i w ogóle gromadzi się na nich jeszcze dużo innych rzeczy. I w ogóle przepraszam, jeżeli ktoś właśnie na przykład je posiłek. Ten odcinek podcastu nie jest dobry do spożywania posiłku, także polecam go odsłuchać dopiero po skończeniu jedzenia. Yy, no właśnie, wracając, te całe włosy tam się zbiera kurz, tam się zbiera brud z ciała, i to wszystko później jest taką szarą kupą kurzu i włosów, i ble, po prostu nienawidzę tego. Przepraszam za tak dokładne opisy, ale no po prostu nie wiem, czy rozumiecie o co mi chodzi i czy ktoś z Was ma dokładnie tak samo jak ja, że po prostu kiedy musi wyczyścić syfon, to na samą myśl o tym syfonie już po prostu zbiera mu się na wymioty. No ja niestety tak mam. Czyszczenie syfonu to jest dla mnie katorga. Nienawidzę. I odsyłam do tego Mateusza, jak już wspominałam. Dobra. W ogóle jeszcze tak a propos włosów, to nienawidzę też włosów w jedzeniu. Co prawda nie mam aż tak, że zbiera mi się od razu na wymioty, jak taki włos zobaczę, bo na przykład tak ma moja mama. Ale no nie lubię. Nie lubię jak na przykład jem sobie zupę albo jakieś tam ciasto, a tam nagle włos. I to już tak wtedy odechciewa się trochę jeść. A a propos jeszcze rzeczy w jedzeniu, to w ogóle mam taką historię. Kiedyś byłam w podstawówce, dawno temu i nieprawda. Ale byłam w podstawówce i był tam catering. No i ja jadłam obiady w szkole i któregoś dnia ugotowali zupę pomidorową. No i ja sobie tą zupę pomidorową jem i ona chyba była bardzo smaczna, mi tak smakowała ta zupa. I nagle widzę na łyżce coś dziwnego, coś czerwonego, jak ta zupa, ale taki trochę inny odcień. No i ja tak się zastanawiam, co to jest, bo to raczej twarde było. Na szczęście nie zdążyłam tej łyżki wziąć do buzi, i chwała za to po prostu, bo słuchajcie, wzięłam to do ręki i okazało się, że to był czerwony, pomalowany tips paznokieć w sensie po prostu komuś odpadł tips w czasie gotowania jedzenia. I właśnie dlatego powinno się przygotowywać takie posiłki w rękawiczkach. No i słuchajcie, jaka to w ogóle musiała być drama. Gotują sobie ten obiad, i nagle już muszą, załóżmy, go zaraz wywozić do tego przedszkola, przepraszam, podstawówki, i nagle się okazuje, że jakaś kucharka nie ma tipsa czerwonego. A zupa jest pomidorowa, więc też jest czerwona, i wcale tego tipsa tak łatwo się w niej nie znajdzie. No więc ja się zastanawiam, co oni sobie wtedy wszyscy myśleli. No ale właśnie ja znalazłam tego tipsa w mojej zupie. Bardzo się cieszę, że nie trafił on do mojej buzi. Ale to było obrzydliwe i już więcej nie chciałam jeść zup podstawówce. Tak, taka właśnie historia. Jak robicie komuś jedzenie i na przykład macie tipsy, to zawsze zwracajcie uwagę na to, czy po gotowaniu te tipsy nadal są na waszych paznokciach. No i tak, kolejną rzeczą, której bardzo, ale to bardzo nie lubię, jest uczenie się rzeczy, które mnie nie interesują. Ja po prostu tego nie cierpię, bo o ile na przykład Uczenie się o dietetyce, to jest dla mnie na maksa ciekawe. No ja naprawdę uwielbiam brać udział w różnych kursach, szkoleniach, ale od początku mojego życia, a właściwie może nie od początku, ale gdzieś tam właśnie od podstawówki gimnazjum, musiałam uczyć się rzeczy, które mnie kompletnie nie interesowały. I ja wiem, że to nie jest do końca wina szkoły, bo każde dziecko interesuje co innego i oni muszą trochę. Pokazać nam historii, trochę biologii, chemii, żeby można było sobie w głowie poukładać, co właściwie chcemy potem w życiu robić. Więc trochę tak, smakujemy tych wszystkich rzeczy po trochu, ale po prostu, na przykład, właśnie uczenie się historii to była dla mnie męka. Ja w ogóle nie wiedziałam, o co w tej historii chodzi, bo wyglądała ta nauka w ten sposób, że musieliśmy po prostu wkuwać daty. I ja nie potrafiłam sobie tego jakoś sensownie poukładać w logiczną całość. Dla mnie te historie, wszystkie w tej historii, były totalnie oderwane od kontekstu, więc no po prostu ja się tego nie lubiłam uczyć. Zresztą w ogóle to było tak, że ja w podstawówce, akurat podstawówkę miałam fajną, ale w gimnazjum zaczęłam sobie tak myśleć. Ale fajnie, zaraz będzie liceum. Wybiorę sobie biochem, będę się uczyła biologii i chemii, czyli tego, co tak naprawdę mnie interesuje. No ale przyszło liceum i się okazało, że pff, no nie do końca, że muszę się nadal uczyć historii, wosu, polskiego, czyli rzeczy, które mnie tak średnio interesowały. No ale już słuchajcie, w liceum jak przychodzi co do czego i trzeba wybrać studia. To człowiek widzi te wszystkie nazwy kierunków, na przykład dietetyka, albo wychowanie fizyczne, albo na przykład weterynaria, i człowiek sobie myśli: nareszcie będę się uczył, uczyła tego, co naprawdę mnie interesuje. Ja właśnie tak miałam, i w liceum ja już wiedziałam dokładnie, że ja chcę studiować dietetykę. Więc przez całe liceum ja jakoś znosiłam te wszystkie historie, włosy i inne przedmioty, które mnie w ogóle nie interesowały, i czekałam na tą wymarzoną dietetykę. Zdałam maturę z rozszerzonej biologii, chemii, tylko po to, żeby się na tą dietetykę dostać. I myślałam sobie, że nareszcie będę się uczyć tego, co tak naprawdę mnie interesuje. Będzie tyle tej dietetyki, przecież te studia nazywają się dietetyka. Po czym pierwszy przedmiot o nazwie dietetyka miałam na czwartym semestrze, czyli końcówka drugiego roku studiów. Ech, musiałam się uczyć na przykład o budowie zmywarek. Albo na przykład miałam w ogóle informatykę na studiach dietetycznych. No, było tych przedmiotów takich trochę głupich, dużo, takich, które mnie nie interesowały, a tych przedmiotów stricte dietetycznych, no było mało. No ale o studiach dietetycznych to ja wam nagram jeszcze osobny odcinek podcastu więc już teraz nie będę na ten temat się rozwodzić. W każdym razie nie lubię się uczyć rzeczy, które mnie nie interesują i zawsze jak były na przykład sprawdziany albo jakieś kartkówki, kolokwia, to to była dla mnie męka. Ja musiałam się zmuszać do tego, żeby w ogóle przeczytać materiał. No, i zazwyczaj kończyło się tak, że ja po prostu uczyłam się tego, To trwało strasznie długo, bo nie potrafiłam się do tego zmusić. Dużo rzeczy mnie rozpraszało. Chodziłam po pokoju, czytałam te notatki, co chwila je odkładałam i chciałam uciekać. Później pisałam to kolokwium, czytam sprawdzian i zapominałam. I to było dla mnie takie marnotrawstwo mojego czasu, bo ja w tym czasie mogłam robić tyle rzeczy, które ja lubię robić, a musiałam się uczyć czegoś. Co totalnie mnie nie interesuje. No więc nie mogę się trochę doczekać, aż skończę już licencjat, pójdę na podyplomówkę z psychodietetyki i mam nadzieję, że wtedy to już przyjdzie taki moment w moim życiu, gdzie ja będę mogła wreszcie wybierać, czego chcę się uczyć i pogłębiać wiedzę tylko z tych tematów, które naprawdę mnie interesują. Nie wiem, czy przychodzi taki moment w życiu człowieka, ale mam nadzieję, że przychodzi i mam nadzieję, że to będzie już niebawem. Kolejną rzeczą, której ja nie znoszę i myślę, że osoby, które obserwują mnie dłużej na Instagramie, wiedzą o czym mowa, nienawidzę ciem. Ćmy są straszne. One są takie wielkie, wlatują do pokoju w ogóle nie wiadomo kiedy. Nawet jak się ma zamknięty pokój i zamknięte okno przez cały dzień, to i tak wieczorem w lecie ta ćma wleci do tego pokoju, gdzieś się schowa. I jak się zapali wieczorem światło, to ona kurwa nagle wyleci i zacznie latać po całym pokoju, jak opętana, i trzepotać skrzydłami. Dla mnie ćmy to są jakieś odrażające stworzenia. I w ogóle to jest dla mnie dosyć zabawne. Ja nie potrafię rozgryźć mojego mózgu, bo motyli to ja się nie boję. Dla mnie motyle są piękne, one sobie tak fruwają nad kwiatami, są kolorowe, no i wszystko super. Jakby ja wiem, że ćma to jest motyl nocny, więc teoretycznie, w teorii, również nie powinnam się ich bać, i wszystko powinno być spoko, a nie jest. Jak taka ćma wleci mi do pokoju, to ja w ogóle kompletnie nie zasnę. I jeżeli nikogo nie ma w domu, kto by ją wypędził, i ja muszę to zrobić sama, to ja po prostu sikam w majtki ze strachu. I w ogóle, naprawdę, uciekam z pokoju, zamykam drzwi i zastanawiam się, co ja w ogóle mam zrobić. Kolejnymi owadami, których nie lubię, są mole, ale chyba w sumie nikt, kogo znam, nie lubi moli. Jak ktoś z Was lubi mole, to dajcie mi znać. Powiedzcie mi w ogóle, po co one są? Ja nie wiem, czy się nimi żywią jakieś ptaki, czy co, ale po prostu ja mam wrażenie, że one są totalnie niepotrzebne, bo wchodzą do szafek. Zjadają orzechy, masło orzechowe, serio, znalazłam kiedyś mole w maśle orzechowym. Jak one się przydarły przez słoik albo przez nakrętkę, nie wiem, czy jakiś tam wleciał, jak ktoś otworzył masło, nie mam pojęcia. Po prostu wszędzie się wedrą, jak już jeden wleci do domu i złoży jajeczka i później wylęgną się glizdy, które w ogóle można potem znaleźć wszędzie, one sobie chodzą po ścianach, po suficie i nie da się w ogóle ich pozbyć. To potem to już jest masakra. Trzeba wywalić wszystko. Trzeba wymyć szafki dokładnie jakimiś chemikaliami albo octem. Ja w ogóle uważam, że ocyt to jest najlepsze, co może być. Robactwo tego nie lubi. Jeżeli się tego wszystkiego nie zrobi, nie wyrzuci wszystkiego, nie wymyje szafek, to te mole nigdy nie znikną. Także mole to jest zło. Nie lubię moli. Bardzo nie lubię moli. I one są trochę jak takie małe ćmy. Bo też tak latają jako opętane, jakby nie wiedziały w ogóle, co się z nimi dzieje. Trzepoczą z małymi skrzydełkami. Nie lubię takich owadów, które latają, nie wiem, jakby były jakieś pijane. Nie wiem, na przykład ważka. Ważka sobie tak leci prostym torem ruchu i spoko, i leci sobie, i ja się ważek nie boję. Chociaż wiem, że są takie osoby, które się boją. A ćmy i mole. To one latają, jakby po prostu nie wiem, miały jakiś zepsuty motorek w dupie i po prostu nie wiedziały, co się z nimi dzieje. Także tak. Nie lubię Moli i nie lubię Ciem. Kolejną rzeczą, której no naprawdę nie lubię, to są takie sytuacje przykre albo trudne, na które nie mam żadnego wpływu. Dopiero na psychoterapii uczyłam się, że takie sytuacje można jedynie spróbować zaakceptować. I ewentualnie, jeżeli jest taka możliwość, to na przykład od nich się odciąć. Aczkolwiek, no, nie lubię tego, bo lubię mieć nad czymś kontrolę, chociaż w jakimś małym stopniu, i taka świadomość, że nie mogę zrobić nic, żeby było lepiej, jest dla mnie bardzo, ale to bardzo obciążające. Kolejną sytuacją, której bardzo nie lubię, jest to, jak ktoś mi mówi, jak mam żyć. Na przykład kiedyś. Moja babcia się mnie spytała, na jakie studia się wybiera. No i ja na to, że na dietetykę. To jeszcze było w liceum ja byłam tak totalnie zapalona na te studia. Nie mogłam się doczekać. I wtedy słyszę, dietetyka? Ale co ty chcesz robić po dietetyce? Dietetyków jest całe mnóstwo. W ogóle nie zarobisz pieniędzy. Co ty będziesz robić jako dietetyk? I w domyśle to już było chyba, że umrę z głodu i skończę pod mostem. Dietetyka? Idź na medycynę. A ja, słuchajcie, nie chciałam iść na medycynę, bo ja się pioruńsko boję krwi. Serio, jak mam iść na pobranie krwi, to ja się boję już poprzedniego dnia i ja idę i mówię, że ja chcę się położyć na leżance, i ja muszę obrócić wzrok i nie widzieć igły, bo jak zobaczę igłę, to już w ogóle umarł w butach. I za każdym razem pielęgniarki trochę się ze mnie śmieją. Ale generalnie jak już się im powie, że człowiek nie lubi igieł i w ogóle, że jest mu bardzo słabo jak widzi igłę, to robią się nagle dużo milsze i to pobranie jakoś tam idzie. I to nie jest tak, że mnie to boli. Ja po prostu boję się igieł. Dlatego ja bym nie mogła być lekarzem. I ja nigdy nie chciałam iść na medycynę. I jak mnie denerwowało, gdy ktoś się pytał dietetyka? A dlaczego nie medycyna? A co ci to obchodzi? To moje życie i mogę iść na takie studia, jakie sobie wybiorę. Także no bardzo nie lubię, jak ktoś tak mówi, jak mam żyć. Albo, na przykład, jak ktoś zagląda mi do talerza. A takich sytuacji też było mnóstwo w moim życiu. Jeszcze jak chorowałam na zaburzenia odżywiania, to to już w ogóle był koszmar, bo za każdym razem pojawiało się pytanie: A co tak mało o matko? Jesz batonika, to Ty się już nie odchudzasz? I tak dalej, i tak dalej. Zresztą do tej pory nienawidzę, jak ktoś po prostu zagląda mi do talerza. Na przykład, nie wiem, robię sobie frytki. Wstawiam zdjęcie na Instagrama, że zrobiłam sobie na kolację frytki. Bo kurwa, mogę sobie zrobić frytki na kolację, jeśli mam na to ochotę. I dostaję komentarz, Ty jesz frytki na kolację? A dlaczego nie sałatkę? Sałatka byłaby bardziej wartościowa. Okej, okay, może byłaby bardziej wartościowa, ale tego dnia miałam ochotę zjeść frytki i nic ci do tego. No, takie komentarze mnie strasznie irytują. I aktualnie jestem już na takim etapie, że ja te komentarze po prostu zlewam. Ale kiedyś zaczynałam się zastanawiać, czy ja faktycznie robię dobrze, idąc na tą dietetykę, albo czy faktycznie te frytki to nie jest zła kolacja. Może powinnam zjeść coś innego, a może powinnam zjeść mniej, i tak dalej, i tak dalej. Teraz po prostu je zlewam, ale kiedyś to był jeszcze większy koszmar. Kolejną rzeczą, której nie lubię, jest to, jak ktoś siada koło mnie w autobusie. Ja ogólnie myślę, że nie jestem raczej osobą introwertyczną. Więcej u mnie cech tych takich ekstrawertycznych. Wszędzie mnie pełno, generalnie lubię rozmawiać z ludźmi, lubię z nimi przebywać, ale czasami mam takie momenty introwertyczne, jeśli tak mogę powiedzieć. I właśnie jednym z nich jest moment, kiedy ja siedzę w autobusie i mam wokół siebie taką przestrzeń, i bardzo, bardzo nie lubię, jak ktoś ją narusza, jak ktoś koło mnie siada, i ja wtedy nagle czuję, że tej przestrzeni już nie ma. Nie wiem, czemu tak jest ale jak na przykład jadę na uczelnię i mam plecak, torbę i rakietę do badmintona, bo akurat mamy na WF-ie turniej, to ja lubię się wtedy obstawić ze wszystkich stron, tak żeby ktoś nawet nie miał możliwości, żeby usiąść. I to jest trochę samolubne, ale no generalnie jak już widzę, że nie ma żadnych innych miejsc w autobusie oprócz tego jednego koło mnie, no to zdejmuję te rzeczy stawiam sobie na kolanach i tego też nie lubię jechać tak zawalona wszystkimi rzeczami w autobusie no ale ustępuję tego miejsca no bo wiem że może akurat ktoś też chciałby usiąść e, ale nie lubię ktoś koło mnie siedzi więc staram się tego unikać nie wiem czy wy też tak macie i kolejną rzeczą która jest dla mnie niezbyt przyjemna jest ten moment kiedy leżę sobie w łóżku śpię moje myśli są gdzieś tam w obłokach i jest tak miło, ciepło i przyjemnie. I nagle dzwoni budzik. I jeszcze to jest ten taki budzik iPhoneowski, najbardziej irytujący dźwięk świata. W ogóle ja wiem, że da się ten dźwięk zmienić. I naprawdę za każdym razem zadaję sobie pytanie, dlaczego jeszcze tego nie zrobiłam. I rozlega się ten budzik i tak dzwoni takim nieprzyjemnym dźwiękiem, i wiem, że muszę wstać. Ja naprawdę nie lubię budzić się na dźwięk budzika. Jak mam tylko okazję, to po prostu ten budzik wyłączam i budzę się sama. Najbardziej lubię po prostu spać do momentu, kiedy mój organizm stwierdzi, że to jest ten moment na otworzenie oczu. I ja wtedy otwieram oczy i jestem zadowolona, szczęśliwa, mogę zacząć dzień. A jak obudzę się na dźwięk budzika, to od razu budzi się we mnie jeszcze taka właśnie irytacja i trochę takiej złości i musi minąć tak z 2-3 minuty zanim stwierdzę, że dobra, czas wstawać, mogę zaczynać dzień. No nie lubię budzika, no ale co zrobić. Kolejną rzeczą, za którą nie przepadam, jest letnia zupa, albo w ogóle letnie jedzenie. I tutaj się bardzo różnimy z Mateuszem, bo on z kolei nie przełknie takiej gorącej zupy, tylko musi mieć taką, no ciepłą, ale nie za bardzo. A ja kocham taki prawie wrzątek, naprawdę. Uwielbiam, jak ta zupa jest taka gorąca i parzy w język. Serio, ja to bardzo lubię i w ogóle mi nie przeszkadza jedzenie bardzo gorącej zupy. A jak jem taką letnią, to nie jest to dla mnie w pełni satysfakcjonujące. Nie lubię też jeździć na tylnym siedzeniu w samochodzie, a to dlatego, że mam chorobę lokomocyjną i po prostu po pięciu minutach robi mi się niedobrze. I jak na przykład siedzę z przodu i patrzę na drogę przede mną, to jest spoko. Mogę jechać nawet w długą podróż, ale jak siedzę z tyłu, to naprawdę autentycznie po chwili jest już bardzo, bardzo źle. Co prawda nigdy nie zdarzyło mi się zwymiotować w samochodzie, ale no, za każdym razem czuję, że jest blisko. I ostatnią rzeczą, o której chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć, z rzeczy, których nie lubię, jest moment. W którym kończy się mój ulubiony serial? Naprawdę, ja tak nienawidzę tego uczucia, bo ja mam coś takiego, że jak oglądam serial, to tak na maksa wchodzę w niego i się wczuwam w tych wszystkich bohaterów, w ich sytuacje, w relacje w ogóle. Jestem całą sobą w tym serialu i jak się ten serial kończy. To ja czuję taką ogromną pustkę i nie wiem w ogóle, co ja mam ze sobą zrobić. Tak miałam na przykład z Atypowym. W ogóle polecam Wam z całego serca ten serial, bo według mnie jest po prostu genialny. Albo na przykład z Friends. Jezu, jak skończyłam Friends, to było mi tak przykro, do tego stopnia, że od razu zaczęłam oglądać wszystkie 10 sezonów od początku. Także tak obejrzałam 10 sezonów Friends dwa razy pod rząd, nie oglądając pomiędzy absolutnie nic innego, bo po prostu tak bardzo weszłam w świat tych wszystkich postaci i tak ciężko było mi się później z nimi rozstać. Także właśnie taką kolejną rzeczą, której naprawdę nie lubię, jest zakończenie jakiegoś bardzo dobrego serialu albo jakiejś naprawdę dobrej książki. No i to tyle. To był taki dosyć luźny myślę odcinek podcastu, ale jeżeli uważasz, że był on ciekawy, albo śmieszny, albo po prostu ci się podobał, będzie mi bardzo miło, jeżeli podasz go dalej, bo po prostu pomoże mi to dotrzeć do większej ilości osób. No dobra, ja się żegnam, a Tobie życzę miłego dnia, albo miłego wieczoru, w zależności od tego, kiedy słuchasz tego odcinka. Cześć.